Witam wszystkich na konferencji, która jest pogłosem 5-13. Jest to bardzo trudny czas dla miasta, dla nas. Walczymy z żywiołem, który jest bardzo trudny do opanowania i sytuacja jest bardzo dynamiczna. Wszystkie służby są postawione w stanie najwyższej gotowości i o szczegółach opowie prezydent Maciej Kupaj. No taka najważniejsza informacja na teraz to przekroczyliśmy stan alarmowy na czarnej wodzie. Także sytuacja, jak Państwo wiecie, robi się niebezpieczna, jeżeli chodzi o Kaczawę, to tam jeszcze nie doszliśmy do tego poziomu, natomiast także musimy się spodziewać w związku ze zwiększonym zrzutem wody ze zbiornika Słup, że ten poziom Kaczawy będzie rósł. O godzinie pierwszej zarządzeniem został ogłoszony stan pogotowia przeciwpowodziowego. O godzinie czwartej został już ogłoszony alarm przeciwpowodziowy. O godzinie czwartej także powołaliśmy miejski zespół ochrony przeciwpowodziowej. O godzinie czwartej ten zespół się spotkał. Tak, od godziny trzeciej się w Nicy zbieraliśmy wszyscy, żeby tutaj ten zespół mógł się spotkać. Także jesteśmy cały czas na bieżąco w kontakcie ze wszystkimi służbami. No i obserwujemy, co się dzieje. Także cały czas służby pracują, są na wałach, na bieżąco kontrolują to, co się dzieje. Mamy informacje na temat stanu wałów, wiemy jakie one są. Ostatnie badania wałów były w marcu 2024 roku. Niestety te wały nie są w najlepszym stanie, więc dlatego już dzisiaj, teraz w tym momencie są weryfikowane na bieżąco, ponieważ będziemy musieli je zabezpieczyć jeszcze na etapie, zanim po prostu do nich dojdzie woda. Gdzie jest najgorsza sytuacja, prezydencie? No w tym momencie trudno powiedzieć, no, sytuacja to jest 64 strony informacji na temat stanu wałów, także ta informacja została przekazana bezpośrednio do Państwowej Straży Pożarnej i wraz z Wodami Polskimi dokładnie w tym momencie jeżdżą, wbijają tyczki, wytyczają miejsca, w których jakby musimy wały podwyższyć i te, w których musimy wały zabezpieczyć dodatkową folią i workami. Jeśli chodzi o Kaczawę i czarną wodę, jakie są prognozy? Czego się spodziewacie, co mówią specjaliści od prognozowania stanu wody w najbliższym czasie? Mówi Pan o zrzucie wody ze słupa. Tak. Mamy informację, że jest zwiększony zrzut wody. Na początku, jeszcze wczoraj to było około 5 metrów sześciennych, teraz jest to ponad 15 metrów sześciennych z możliwością zwiększenia. Oni także reagują na bieżące wydarzenia. My nie mamy w Legnicy specjalistów, hydrologów czy meteorologów, którzy byli w stanie nam powiedzieć, co dokładnie będzie się działo, tylko bazujemy cały czas na danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ile osób w związku z ogłoszeniem alarmu przeciwpowodziowego jakby zostało zaangażowanych w różne działania? Jakie to służby? Ponad 20 osób jest w miejskim zespole, natomiast w tym momencie są to wszystkie spółki gminne, czy są to spółki gminne, czyli jest to Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jest to Straż Miejska, jest to oczywiście Straż Pożarna, jest to Policja, oczywiście z Urzędu Miasta, Wydział Infrastruktury Komunalnej, Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Informatyki, także to naprawdę są dziesiątki osób zaangażowanych w to, co się dzieje w tym momencie. Oczywiście zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna także. Jeśli chodzi o środki, materiały niezbędne w ewentualnej akcji przeciwpowodziowej czy ratunkowej, czym Legnica dysponuje? W tym momencie dysponujemy około 300, mamy w tym momencie 300 ton piasku i mamy około 30 tysięcy worków, z czego część już została rozdysponowana, większa część została rozdysponowana. Złożyliśmy wniosek do wojewody o udostępnienie 100 tysięcy worków i w tym momencie jesteśmy na etapie domawiania piasku. Potrzebujemy jeszcze około 1000 ton piasku, czyli próbujemy go gdzieś ściągnąć z okolicznych żwirowni. Tak mi jest, działanie jest po prostu. Przepraszam. Panie prezydencie, zdecydował pan o ogłoszeniu alarmu przeciwpowodziowego, bo? No, ten stan wody cały czas rośnie, po prostu. No, tutaj sytuacja hydrologiczna, delikatnie mówiąc, nie jest coraz lepsza i meteorologiczna także nie jest coraz lepsza, więc no, spodziewając się, no, musimy się po prostu zabezpieczyć na wszelkie, no, na to ryzyko, które po prostu faktycznie jest realne i rzeczywiste, to nie jest tak, że go wymyślamy. Zresztą widzicie Państwo, co się dzieje, można zobaczyć, co się dzieje w tym momencie w Świeżawie, co się dzieje w Złotoryi i ta woda po prostu dotrze do Legnicy. Panie prezydencie, wczoraj wydały komunikaty dotyczące wody trudnej. Czy w tym
sytuacja się nie zmieniła? Nie zmieniła się tak. Oczywiście rozmawialiśmy z panem prezesem już wczoraj, także został odcięty jakby dopływ z strony Kaczawy. Mamy bardzo duże zasoby wody pitnej, czyli odłączeni tak naprawdę od źródła jesteśmy w stanie zapewnić na takim samym poziomie i takim samym wykorzystaniu mieszkańców wody do celów i pitnych, i do klinicznych, sanitarnych przez okres około 20 dni, także Gliwice jest tutaj naprawdę bezpieczna. Nadal obowiązują, może przypomnijmy, te zalecenia, które wydał ratusz. Mamy numery telefonów, mamy informacje, co powinni mieszkańcy... Tak. Chciałem jeszcze dodać właśnie jedną informację, że w związku z powołaniem Miejskiego Zespołu Ochrony Przeciwpowodziowej uruchamiamy także tutaj te telefony w Miejskim Zespole. To jest numer telefonu 76 72 12 100 oraz 76 72 12 101. Mówimy o tym, że wały są kontrolowane, bo wiadomo, że są w złym stanie, niekoniecznie najlepszym, ale czy do tej chwili nie doszło do przerwania wałów? Nie, oczywiście nie, no bo woda jeszcze nie podeszła pod wały, także to jest moment, w którym musimy przede wszystkim o to dbać, żeby broń Boże no, nie przerwało tych wałów. To jest najważniejsza rzecz, o którą teraz będziemy walczyć. Czy ten piasek uda się zdobyć? No bo wiadomo, że sytuacja jest trudna w całym regionie, nie tylko w Legnicy. Myślę, że tak. Piasek nie jest problemem. Największym problemem w tym momencie to jest oczywiście kwestia transportu, ale także cały czas to organizujemy. Wszystko? Są jeszcze jakieś pytania?